Z tej strony Legomanka, a ja zapraszam Was do nowego odcinka z najnowszymi newsami ze świata LEGO. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o dwóch nowych figurkach, które pojawią się w najnowszych zestawach z serii LEGO Harry Potter, które wyjdą pod koniec lata tego roku. No ale zacznijmy od początku. Miesiąc temu ogólnie do sieci wyciekła lista zestawów z Harry Pottera, które pojawią się za kilka miesięcy. Jest to ogólnie pięć zestawów, które w skład chodzi. Expecto Patronum, wyzwanie turnieju trójmagicznego, chatka Hagrida, która ogólnie w świecie Lego miała już trzy wersje, błędny rycerz oraz wieża zegarowa Hogwarcie. Ogólnie ceny tych zestawów nie są jeszcze znane, ale muszę przyznać, że nie warto sugerować się cenami amerykańskimi i sobie je przeliczać na złotówki ponieważ jak to miało miejsce w poprzedniej serii z zestawów z serii Lego Harry Potter, były one w Polsce ciut wyższe niż w Ameryce. No cóż, zdarza się. No ale wracając do zestawów, wczoraj do Neta wyciekły zdjęcia dwóch figurek, które pojawią się w tych zestawach, a jest to figurka Patronusa Harego oraz Hipogryfa Hardozioba. Jeśli chodzi o moje zdanie, to Patronus podobił moje serce. Jak widzicie, jest on wykonany z takiego transparentnego, niebieskiego plastiku z dodatkami brokatu. Ogólnie, jak dla mnie projektanci dobrze dobrali kolorystykę do tej figurki jelonka, bo muszę przyznać, że jak dobrze wiecie w filmie i w książkach patronusy ogólnie świeciły i dlatego myślę, że został ten brokat dodany i ogólnie uważam, że on idealnie odwzorowuje ten efekt, że tak powiem, świecenia. Jedynym minusem tej i minifigurki muszę przyznać, jest to, że jak się przejrzycie dokładnie, to wewnątrz tej figurki widać złączenia, czyli gdzie tam, wiecie, się trzyma ta, ta figurka w środku, co może troszkę przysłuć efekt. No ale w jakim zestawie możemy spodziewać się tej minifigurki? Jak dla mnie będzie ona w zestawie tak, prawie że na 100% o nazwie Expecto Patronum. Prawdopodobnie może być to fragment sali profesora Lupina, w której, jak wiemy dobrze, Harry uczył się tworzyć patronusa. Albo może być też to scena, gdzie Harry właśnie za pomocą swojego patronusa ratuje Syriusza Blaka przed dementorami. <laughs> Więc przejdźmy do drugiej figurki. Jest to figurka hardodzioba. Jeśli... Chodzi o mnie, to ogólnie trzeba przyznać, że jak widzicie, nie ma ona jeszcze skrzydeł, czyli no nie widzimy, jaka będzie w całości. Więc no dużo nie mogę powiedzieć, bo muszę przyznać, że skrzydła dają dużo do efektu zestawu, do w ogóle wyglądu postaci, ale. Pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to to, że jak się przyjrzycie, to na głowie możemy zobaczyć pióra hardodzioba, w sensie takie wystające. Nie są one tylko narysowane, nadrukowane, ale również no, po prostu odstają od tej głowy. Wygląda, jakby można było go pogłaskać po prostu i te piórka by się ruszały. Co mi się jedynie podoba w tym hardodziobie, to nie wiem, czemu mam wrażenie, że te jego oczy nie pasują do tej figurki, no ale cóż to jest tylko moje zdanie? No, możliwe, że pasują, ale no, po prostu mi się jakoś nie podobają. E, jeśli chodzi o to, gdzie się pojawi ta mi figurka, jestem no, prawie, że na 100% pewna, że będzie ona po prostu w chatce Hagrida, no bo gdzie indziej moglibyśmy ją umieścić, raczej nie w błędnym rycerzu. Więc jeśli chodzi o te dwie figurki, to na tyle jeśli też również chodzi o newsy z Harry'ego Pottera, to na tyle. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tych figurkach, które zestawy kupicie specjalnie dla nich. Czy macie jakieś swoje przemyślenia dotyczące tych minifigurek? Ja się na razie z Wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!